W tym filmie zajmiemy się siatkami wielościanów. Ale zacznijmy może od pytania, co to w ogóle są wielościany. Co to są wielościany? No wielościany to są takie trójwymiarowe bryły, które mają, jak sama nazwa wskazuje, wiele ścian. Ale te ściany są nie byle jakie. Te ściany muszą być płaskie, to znaczy one są figurami płaskimi, a w konsekwencji krawędzie wielościanu są odcinkami prostych. Czyli krawędzie są proste, ściany są płaskie. I to jest wtedy wielościan. Czyli na przykład kula nie jest wielościanem. No ale co jest wielościanem? No przykładem wielościanu jest na przykład sześcian, który ma sześć kwadratowych ścian. Wszystkie są takie same. No i teraz próbuję narysować tutaj rzut takiego sześcianu na, na płaszczyznę. Na ile mi się to uda, to zobaczymy. No i tutaj mamy jeszcze te krawędzie z tyłu. No powiedzmy, że prawie dobrze to jest narysowane. Czyli mamy taki sześcianik. No innym przykładem jest Piramida. Piramida, czyli taki ostrosłup kwadratowy. Spróbuję go teraz narysować. Ostrosłup kwadratowy, czyli taki, który ma w podstawie kwadrat. No i tutaj gdzieś jest wierzchołek piramidy. I mamy cztery trójkątne ściany. Dla takiego ostrosłupa. No ok, powiedzmy, że mniej więcej wygląda to jak, jak piramida, jak ostrosłup. No a teraz co to jest siatka? Co to jest... Tak zwana siatka wielościanu. No, siatka wielościanu to jest coś takiego, co powstanie, jak taki wielościan, taki sześcian na przykład, rozłożymy na płasko. Czyli możemy sobie wyobrazić, że mamy taki sześcian zrobiony na przykład z papieru, z jakiegoś kartonu. Na przykład mamy pudełko, sześcienne pudełko po, po jakimś sprzęcie AGD czy RTV. No i teraz to pudełko, my sobie. Chcemy teraz rozłożyć na. rozpłaszczyć. Rozetniemy część krawędzi i rozpłaszczymy to pudełko. No to spróbujemy narysować taką, taką siatkę teraz. Powiedzmy, że zaczniemy od. Rysowa rysowanie od tej ściany, która, która to jest na dole, od tej podstawy. To może tutaj zacznę to rysować. Czyli mam podstawę mojego sześcianu. No, i to jest właśnie ta ściana na pomarańczowo zaznaczona. No i teraz będę rozcinał to pudełko i rozkładał je na płasko. Powiedzmy, że następna ściana, którą wezmę, to będzie ta ściana tutaj z boku. Tutaj ta ściana, która jest z lewej strony, i tak trochę z tyłu. No to powiedzmy, że wzdłuż tej krawędzi ją rozpłaszczę, czyli te tutaj pionowe na razie rozcinam. No i tutaj dorysuję drugą ścianę, czyli tę ścianę rozłożyłem tutaj na płasko na lewą stronę. No idźmy dalej, weźmy teraz tę ścianę, powiedzmy tutaj z tyłu, czyli tę, która tutaj jest, i teraz rozłóżmy ją wzdłuż tej krawędzi, tej krawędzi tutaj z tyłu, ta z przodu krawędź zostaje zielona, no a tutaj z tyłu rozkładamy tę żółtą ścianę, czyli Wzdłuż tej krawędzi one pozostają połączone. No i zauważmy, że tutaj ja musiałem rozciąć tę krawędź między tą ścianą fioletową a tą żółtą. Tutaj ta krawędź została rozcięta. No to mamy na razie trzy ściany. To teraz musimy dalej tutaj rozcinać. Powiedzmy, że teraz wezmę tę przednią ścianę. Czyli tę, tę żółtą z tyłu rozłożyłem do tyłu, a teraz tę przednią ścianę tę. Rozłożę wzdłuż tej krawędzi, czyli między fioletową a czerwoną ścianą krawędź rozetnę, a tutaj wzdłuż tej krawędzi rozłożę do przodu tę czerwoną ścianę, czyli tutaj mam tę czerwoną ścianę rozłożoną do przodu. Teraz zajmę się tą ścianą, która tutaj jest u góry. Została mi jeszcze ta górna ściana i ta boczna. Zacznę może od tej górnej ściany, czyli to jest ten kwadrat tutaj. I powiedzmy, że Rozłożę zachowując tę krawędź między tą żółtą ścianą z tyłu, a tą taką nie wiem, jasnozieloną czy serdynową na górze. Czyli ta krawędź zostanie zachowana, i tutaj tę ścianę rozłożę znowu do tyłu jeszcze bardziej. Tak? Czyli tutaj ta ściana wyląduje. Tutaj mam tę ścianę. No i została mi jeszcze tylko jedna ściana. Ściana tutaj z prawej strony którą teraz na granatowo zakreskuję. No i teraz tę ścianę ja mogę rozłożyć. No nie wiem, mogę na przykład zachować tę krawędź tutaj na dole i dorysować tę ścianę wtedy do pomarańczowej ściany tutaj w tym miejscu. No ale mogę też zrobić coś innego. Bo tutaj oczywiście mam pewną swobodę do tej pory to ja tak robię to dosyć, dosyć dowolnie. Mogę na przykład zamiast tej krawędzi zachować tę krawędź. Między tą niebieską ścianą a tą żółtą z tyłu. To która to jest krawędź? To jest ta krawędź. Czyli mogę tę moją niebieską ścianę na przykład dorysować tutaj. Widzimy więc, że jest wiele możliwych siatek takiego sześcianu, które możemy wykonać. Mamy tutaj pewną swobodę wyboru. Tak czy inaczej, dostajemy tutaj pewną. Siatkę sześcianu. Tych różnych możliwych siatek sześcianu jest wiele. Tutaj jeden przykład już był, na przykład ten niebieski kwadrat mógłby się znaleźć tutaj. To jest też fajne ćwiczenie, żeby sobie zobaczyć, jakie są te różne możliwe siatki. A teraz jeszcze dla przykładu zrobię siatkę tej piramidy, którą tutaj mam, czyli tego ostrosłupa kwadratowego, czyli ostrosłupa, który ma kwadrat w podstawie. Weźmy teraz podstawę może pokolorujmy na pomarańczowo. No i. To, co jest najbardziej oczywiste, no to można właśnie wziąć tę podstawę, pomarańczowy kwadrat, i tutaj rozłożyć cztery te ściany, po prostu na czterech bokach tego kwadratu. A to jest coś, co się w oczywisty sposób tutaj nasuwa. Czyli powiedzmy, że niech ta ściana zielona będzie połączona tutaj tą krawędzią, czyli ona znajdzie się tutaj, czyli tutaj będę miał taki trójkąt, i to będzie jedna z tych ścian bocznych. Teraz Tę ścianę z tyłu tutaj pokoloruję na, na żółto, i ona tutaj będzie krawędzią połączona z podstawą. Ta krawędź tutaj między ścianą zieloną a żółtą musi zostać rozcięta, czyli tutaj ta zielona ściana znajdzie się w tym miejscu. No to nie jest takie łatwe rysowanie tego odręcznie, no ale mniej więcej widać o co chodzi. No, powiedzmy, że tę ścianę z przodu tutaj pokoloruję na, na czerwono. Ta ściana pokolorowana czerwono będzie tą krawędzią połączona z podstawą. To jest ta ściana z przodu i ona znajdzie się po rozłożeniu w tym miejscu. Czyli tutaj mamy tę ścianę. No i zostaje mi jeszcze ostatnia ściana. Ta ściana boczna, tutaj, którą teraz na granatowo zamaluję. No i mógłbym tę ścianę również rozłożyć zachowując tę krawędź przy, przy podstawie, czyli rozłożyć tutaj ją w prawo. Rozcinając te krawędzie. Idące w stronę wierzchołka, czyli dostałbym tutaj taki trójkąt połączony tą krawędzią z podstawą. No ale mogę to zrobić inaczej. Mogę na przykład zachować tę krawędź między tą czerwoną ścianą a tą granatową, a rozciąć te dwie pozostałe. No i wtedy ta ściana znajdzie się tutaj dorysowana, w tym miejscu. Tutaj będzie ten mój trójkąt. No i tutaj mam tę niebieską krawędź. No i to również jest dobra siatka takiej piramidy, takiego ostrosłupa czworokątnego prawidłowego, czyli takiego, który ma kwadrat w podstawie. Bo tutaj, jak tę krawędź skleimy z tą i te pozostałe krawędzie są posklejamy, no to powstaje nam taka piramida. Widzimy więc znowu na tym przykładzie, że można mieć różne siatki tej samej bryły. No i to jest taka fajna zabawa, to jest bardzo dobry trening na wyobraźnię przestrzenną, rysowanie siatek wielościanów, albo Odgadywanie jak będzie wyglądał wielościan na podstawie znajomości jego siatki. Narysowanie takiej siatki jest również niezbędne, jak ktoś chce wykonać rzeczywisty model kartonowy, papierowy takiego wielościanu. To trzeba narysować taką taką siatkę i dorysować tutaj sobie jeszcze takie paseczki, które pozwolą skleić krawędzie za pomocą kleju. To też jest świetna zabawa, do której zachęcam.